Dzień dobry Państwu, witam ponownie. To jest oczywiście Dzień z Republiką. Już teraz czas na naszego kolejnego gościa, a jest nim profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista, Instytut Myśli Szumana. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. I co warto podkreślić, pan profesor prosto z Francji się z nami łączy, ponieważ Instytut Myśli Szumana właśnie, chyba możemy powiedzieć, odbywa taką podróż śladami myśli Szumana. Rzeczywiście to jest ten cel? Śladami Szumana, tak. To jest taka podróż, no taka misyjna z pewnym celem. Tutaj Metz, Strasburg. W Metz to jest właśnie dom Szumana. W Strasburgu w środę organizujemy konferencję, na której będzie z 15 prelegentów z całej Europy na temat powrotu do Europy Szumana. I to się odbywa akurat w tygodniu, kiedy jest tutaj posiedzenie w Strasburgu, posiedzenie parlamentu, są wszyscy europosłowie. No i później też to jest cała seria spotkań, które mają na celu też pokazywanie właśnie Francuzom, że Szuman jest ważny, bo Polska się nim interesuje i Szuman jest takim, można by powiedzieć, funkcjonuje w systemie wartości pierwszej Rzeczpospolitej, więc jest bardzo bliski Polsce i naszym wartościom. Powrót do Europy Szumana, to znaczy do jakiej Europy? Jakie to są wartości? No to jest właśnie sprawa, przede wszystkim fundament wartości chrześcijańskich. To jest właśnie wspólnota narodów Europy, a nie superpaństwo. To jest zachowanie suwerenności dla poszczególnych narodów, ich instytucji, a nie, że tak powiem, dominacja Niemiec, jak to teraz widzimy, czy też próba, o czym mówił Scholz, tworzenia superpaństwa, gdzie będzie to prowadziło do likwidacji instytucji narodowych, włącznie z parlamentem. Stalibyśmy się, oczywiście nie dopuścimy do tego, ale stalibyśmy się tylko takim, jakby można powiedzieć, obszarem geograficznym, gdzie no, dzieje się jakaś działalność gospodarcza, gdzie są w cudzysłowie konsumenci, prawda, i nie ma żadnej tradycji, przeszłości. I to jest właśnie ten niezwykle destrukcyjny cel Scholza, Spinellego. I Szuman właśnie przewidywał, pani redaktor, już w 1962 roku, na rok przed śmiercią, że sprawy mogą pójść w tym kierunku, jeśli pewne osoby promujące ideologię Spinellego, to jest właśnie ta osoba, która powiedziała, że państwa, narody, tradycja, patriotyzm nie ma miejsca bytu, że trzeba po prostu doprowadzić do uniformu, gdzie będzie scentralizowany rząd symbolicznie w Brukseli, ale w sumie pod nadzorem Niemiec. I to próbują realizować, dlatego te nasze działania i działania zresztą nie tylko naszego instytutu, ale wielu osób dobrej woli zmierzają do tego, żeby tworzyć właśnie tą przeciwwagę. Też tutaj chciałem dodać, pani redaktor, przy okazji, że od 19 do 23 organizujemy w Krasiczynie zjazd przedstawicieli młodych, prawda, młodej generacji Szumana w Trójmorzu, czyli budujemy Trójmorze tych młodego pokolenia. To są już działacze społeczni, to są młodzi parlamentarzyści, żeby po prostu to Trójmorze od strony tych właśnie elit, czy właśnie grup właśnie młodych ludzi, którzy za chwilę będą następcami, scementować, żeby nie było czegoś takiego, że właśnie Niemcy czy Francja rozbijają nas, że my w zasadzie utraciliśmy pewne relacje. A dzisiaj to Trójmorze według Szumana ma być takim prototypem wspólnoty narodów Europy. Jak widzimy na tle wojny na Ukrainie, ono odgrywa kolosalne znaczenie i chcemy właśnie te różne obszary rozbudowywać, wzmacniać ten projekt Trójmorza, który został zapoczątkowany przez panią prezydent Kitarowicz, naszego pana prezydenta Dudę. Zresztą pani prezydent Kitarowicz w tym czasie będzie w Stanach, ale wyślę, prawda, delegata na ten zjazd. Ten zjazd w Krasiczynie jest pod patronatem pani marszałek Sejmu i będzie tam około 150 osób, przedstawicieli z różnych krajów właśnie Trójmorza.
Panie profesorze, wróćmy jeszcze do Francji, ponieważ to jest chyba szczególne miejsce tej misji. Pan wspominał o tak zwanej idei superpaństwa, ale to jest przecież także myśl, którą firmował prezydent Francji Emmanuel Macron, chociażby przed kampanią prezydencką. Tak, no niestety tutaj można by powiedzieć, tacy politycy jak Macron, prawda, to tylko, że tak powiem, dostosowują swoje działania do no, uzyskania stanowiska, prawda. I tutaj między innymi Macron Francja w sumie jest takim sprzymierzeńcem Niemiec tworzenia właśnie też takiego superpaństwa. Ale wydaje się, że Francja trochę się zreflektowała, że Macron, no mimo że prowadzi takie niechlubne kontakty z Putinem, to wydaje się, że trochę się zdystansowała od tego i wydaje się, że tutaj Niemcy pozostaną w osamotnieniu. Zresztą co widzimy również stosunek różnych krajów z Zachodu zaczyna być bardzo negatywny i oceniane jest to na przykład te wypowiedzi Scholza w Pradze, czy też wcześniejsze Macrona, jako takie, można by powiedzieć, mrzonki, bo na tle rzeczywistości, która pokazuje, że trzeba funkcjonować nie w ideologii, ale w realiach, właśnie to wszystko jest jakby obnażane. Widzimy, jakby można by powiedzieć, że i Francja, i Niemcy nie mają potencjału wspólnotowego. Kiedy dzisiaj trzeba wesprzeć Ukrainę, czyli budować tą wspólnotę Europy, no to Niemcy raczej czekają, aż się Ukraina wykrwawi, prawda? I tutaj jest dominacja interesów. I Schuman o tym mówił, że ten wspaniała idea wspólnoty narodów Europy może zbankrutować, jeśli będzie to się skoncentrowało na instytucjach, interesie i biznesie. I niestety taką koncentrację instytucjonalną w szczególności i interesów tutaj pokazują Niemcy, ale to jest, można by powiedzieć, nie sytuacja, która ma budzić brak nadziei. Czyli pana zdaniem rzeczywiście to jest jakaś mrzonka? To nie jest projekt, którego powinniśmy się obawiać i który ma szansę się udać? Tak, proszę państwa, bo coraz częściej w tej chwili już ludzie w związku również z tą agresją Rosji zaczynają sobie kojarzyć, że ta centralizacja w Brukseli i niemiecka dyktatura, prawda, to jest, przypomina nam stalinizm, to jest Związek Sowiecki. To przypomina również różne inne reżimy, które funkcjonowały w świecie o określonej ideologii, które też niszczyły gospodarkę. No i widzimy tutaj też takie działania chociażby Niemiec, gdzie promują, proszę państwa, ucieczkę od energii jądrowej, co krytykują już Francuzi, bo Francuzi też likwidowali, ale teraz otwierają. To nawet, że tak powiem, różne partie lewicowe w tej chwili krytykują Niemców, że te zasoby, które są, elektrownie jądrowe, zamykają wtedy, kiedy jest potrzebna energia. Czyli widzimy, że się demaskują i ludzie, niektórzy weszli w ten nurt ideologiczny, zaczynają odkrywać, że to jest pułapka, że to jest, można by powiedzieć, dzisiaj no, taka sytuacja, że oni są na tyle nieodpowiedzialni, że są w stanie zostawić ludzi w trudnej sytuacji, no bo w tej chwili promocja tego, żeby ludzie się nie myli, albo żeby gasili światło, albo żeby ogrzewali się na poziomie 17 stopni, prawda? To są jedyne propozycje, a to nie jest nic konstruktywnego właśnie. I widzimy, że działanie na wschodzie, Polska, Trójmorze, też inne kraje skandynawskie, prawda, obecnie, to są te, można by powiedzieć, dzisiaj podmioty ratunkowe, podmioty, które pokazały, że ten solidaryzm, ta wspólnota, ale ta
umiejętność zarządzania gospodarką nie i jakby można by powiedzieć w układzie takim scentralizowanym, tylko uwzględniając mechanizmy gospodarcze. Chociażby, proszę państwa, Polska apeluje o usunięcie ETS. Polska, między innymi ja też, proszę państwa, mówiłem, że... Ale panie profesorze, właśnie a propos tego ETS, Polska apeluje polski premier, ale ze strony Brukseli, ze strony Komisji Europejskiej, chociażby Ursuli von der Leyen, tutaj takiego pozytywnego odzewu, odpowiedzi nie ma. Jeszcze nie ma, ale inne narody się przyłączają, ale pani redaktor, już jest pewien zwiastun, mianowicie razem z ETS-em apelowaliśmy, ja też to akcentowałem w różnych wywiadach, z ustaleniem maksymalnej ceny na gaz. Dzisiaj to jest możliwe. Słyszymy, że o tym się rozmawia i że już są pewne kroki. Dlaczego? Dlatego, że proszę państwa, te w sytuacji takiego zaburzenia na rynku producenci czy dostawcy gazu zarabiają pięciokrotnie większą marżę, zyski niż poprzednio. I to właśnie w związku z tym ta interwencja ustalenia maksymalnej ceny może właśnie no, przeprowadzić różne kraje, narody przez tą trudną sytuację. Przecież takie rzeczy, proszę państwa, się robi. Na przykład w Polsce ustalanie maksymalnych cen na gaz i energię, prawda? Tutaj tylko chodzi o układ międzynarodowy. I tutaj widzimy już w tej chwili Niemcy jeszcze się sprzeciwiają, ale dojdzie do tego rozwiązania i kolejnym krokiem będzie ETS. Niemcy cały czas blokują, dlatego że oni po prostu nie umieją przyznać, że się po prostu mylili. Ich duma jakby w pewnym sensie im nie pozwala. A ETS funkcjonuje w taki sposób, że oni nawet z perspektywy eksperckiej nie potrafią tego uzasadnić. Bo proszę państwa, ceny ETS-ów na jesieni poprzedniego roku wzrosły z 30 do ponad 100 euro za tonę CO2. Zasada, proszę państwa, w ekonomii, że tak powiem, tak zwanego podatku za szkodliwości wyrządzane środowisku, to jest ekwiwalent. Podatek ma być ekwiwalentem szkód. A zatem jeśli na jesieni te szkody były ekwiwalentem 30 euro, to przecież z miesiąca na miesiąc te szkody nie wzrosły. Emisja jest na tym samym poziomie. I widzimy, że mamy tutaj do czynienia z bardzo nieprofesjonalną, niewyedukowaną materią i ona wcześniej czy później będzie się łamać, dlatego że tak jak widzimy, zaczynają się już w pewnym sensie bunty w Niemczech, mimo że niemieckie społeczeństwo jest posłuszne, no ale jak będą musieli funkcjonować w temperaturze na przykład 15 stopni. Będą to myśli, musieli... myśli pan, że się w końcu zbuntują? Bo już teraz przecież nawołują niemieckie władze do oszczędności. Pamiętam też, jakie były reakcje w Polsce a propos zbierania chrustu, a propos opalania domu chrustem, a w Niemczech to była poważna propozycja ze strony polityków i chyba nikt tego nawet nie obśmiewał. No bo oni nawet nie rozumieją, że mówią nielogicznie i to jest ten problem, jest pewna właśnie schizofrenia i proszę państwa, to tak działało w komunizmie. Oni nie rozumieją, że przedsiębiorcy, gospodarstwa domowe potrafią liczyć w ramach tych cen i kosztów, oszczędzają i w ekonomii w ogóle, proszę państwa, podejmowanie decyzji o tym, ile zużywać na przykład energii czy jakichś innych elementów kosztowych, ile chcemy za to płacić, jest wynikiem decyzji milionów osób. I teraz, proszę państwa, jeśli na przykład sobie wyobrazimy, że pani redaktor, prawda, musi ten koszt energii i ciepła, żeby pani napisała artykuł, to pani musi mieć ze 21 stopni. I teraz ten koszt tej energii stanowi, załóżmy, 60% przychodu, jaki pani generuje. I w ekonomii mówimy tak, koszt uzyskania przychodu, a więc generuj takie koszty, takie, które generują przychody i na takim poziomie, żeby przychody pokrywały te koszty. I właśnie tak gospodarka rynkowa funkcjonuje, że dajemy
jakby odpowiedzialność, kompetencje za takie decyzje poszczególnym podmiotom. Tutaj mamy trochę taką sytuację kuriozalną, która przypomina powrót do komunizmu, gdzie była na przykład w Polsce była dystrybucja, prawda, masła na kartki, prawda, informowano ile kto ma zjeść. No, to jeśli nie zatrzymamy tej, nie postawimy tamy, to będzie się rozprzestrzeniało, bo tu ideologia zawsze, proszę państwa, idzie w sferę głupoty. Inteligencja, proszę państwa, nie ma nic wspólnego z mądrością. Ideologia zwykle właśnie często ma wysoką inteligencję, ale nie ma mądrości, nie ma logiki. No, można powiedzieć na końcu, że najbardziej inteligentny jest szatan, tak? Ten anioł światłości, który się zbuntował, no ale on jest tylko podmiotem destrukcyjnym, nic więcej. Panie profesorze, w kontekście tego wszystkiego, co powiedzieliśmy, podsumujmy, jakie pana zdaniem są szanse na powrót tej Europy, myśli Schumana? Tak jak, proszę państwa, po wojnie nikt nie wierzył, czy też po prostu było zaskoczenie, kiedy Schuman z de Gasperi i Adenauerem mówili o tym pojednaniu, o później wspólnota węgla i stali, europejska wspólnota gospodarcza. Wszyscy, mówiąc kolokwialnie, proszę państwa, pukali się w głowę, co ten Schuman wyrabia. Przecież to jest niemożliwe. Po gwałtach, po destrukcji, po zniszczonej infrastrukturze, ale jednak właśnie to doszło. Czyli zawsze, jeśli nie można zrezygnować z tych wartości chrześcijańskich, to niezależnie od tego, czy ktoś chodzi do kościoła, czy nie, dlatego że one są twórcze, dlatego że one po prostu są fundamentem dla budowania biznesu, zdrowego społeczeństwa, prawda, i nie można nigdy zrezygnować. To jest oczywiście cel trudny, wymaga cierpienia, sam Schuman, trudów, ale no, niejednokrotnie w historii widzieliśmy, że znakomite idee praktyczne i ważne były często niszczone przez różnych hierarchów, przez wojny. Później na nowo odbudowujemy. Takie są trochę losy człowieka na tej ziemi, ale zrezygnować nigdy nie wolno, bo byśmy stracili, jakby zaprzeczyli sami sobie, duszy naszego narodu, byśmy zdradzili duszę naszych narodów. Tak jak powiedział Schuman, że oni chcą nas usypiać, chcą nas zniszczyć, chcą po prostu te wartości zneutralizować, chcą po prostu doprowadzić do tego, że to będzie jakaś uniformistyczna masa, która popadnie w jakąś destrukcję, i Schuman mówił dlatego właśnie, nie żeby tylko się sprzeciwić, ale po to, żeby nie zdradzić duszy naszych narodów i nie właśnie tworzyć przyszłości, która będzie destrukcyjna dla naszych dzieci. Panie profesorze, bardzo krótkie pytanie na koniec dotyczące inflacji w Polsce. Poznaliśmy chyba taką dość optymistyczną prognozę prezesa Glapińskiego, który powiedział, że do końca 2023 roku inflacja spadnie do 3%. Właśnie pytanie, czy to jest realna prognoza? Proszę państwa, no... Panie profesorze, minutka do końca, więc króciutko. Proszę państwa, wszystkie banki centralne i Wielka Brytania, Stany wierzą, że inflacja na końcu spadnie do 2%. No ja tutaj bym podchodził z dystansem, przy całym szacunku do pana prezesa, ale jeśli ta inflacja spadnie, proszę państwa, do 5%, co jest bardzo realne, to powinniśmy wtedy się cieszyć i to byłby właśnie sukces. Tutaj wydaje mi się, że Amerykanie, Wielka Brytania też mówi do 2%, mają taki cel inflacyjny. Oczywiście ważne jest mieć cel, ale w mojej opinii to jest trochę za krótki okres, żeby doszło do takiej sytuacji. Ale to nie jest krytyka pana prezesa, tylko wydaje mi się, że ja bym to skorygował w górę lekko. 5% to już wydaje mi się jest realne. Bardzo dziękuję za rozmowę. To był profesor Zbigniew Krysiak, ekonomista Instytutu Myśli Schumana. Raz jeszcze dziękuję i życzę oczywiście udanego wyjazdu, bo to jeszcze kilka dni przed państwem. Dziękuję bardzo. Drodzy państwo, a już za chwilę kolejna rozmowa. Moim gościem będzie pani Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, wiceminister klimatu i środowiska. Do zobaczenia już za chwilę.